Idziemy na łowę do lasu. Idziecie ze mną? Sapie, ty się nie ruszaj. Ty nie idziesz. Ty nie idziesz, Sapie. Ty nie idziesz, ty byś wszystkie drzewa obgryzł. No, ty nie idziesz. Pod żadnym pozorem. Dobra, tylko gdzie wy jesteście? A, tu jesteście. Dobra, idziemy. Szukamy. O, patrz te bażanty. Zwiały mi bażanty, patrz. Co? Zwiały mi chyba. Nie, no to nie moje. Moje są zamknięte i dobrze mają. To nie moje zwiewają. Co tu tak szeleszczy? Ktoś tu jest? Czy nikogo tu nie ma? To trzeba jakąś dobrą znaleźć. Odcinki gałęzi. Które już są niepotrzebne. Śnieg chrupie nam trochę pod nogami, ale to nic. O, jest, chodzą tu bażanciki. Mam na myśli o, coś takiego, jak tu zrobiłem. Co były wycięte już choinki na naszą Boże Narodzenie. Proszę, są tutaj takie. Z tego już nic nie będzie. To tylko będzie kaleszoły inne drzewa. A kozy nie... kozy nie pogardzą takim przysmakiem, bo to są pełnowitamin i smaczne dla kóz. Przysmakołyki dla kóz. Kozy lubią takie buty. Kozy będą zadowolone. A przy okazji wyczyścimy nasz lasek z niepotrzebnych gałązek. Im se palucha nie uciął tylko, nie? Uważajcie na takie rzeczy, nie róbcie tego sami. Im se palucha nie uciąć. Bo jak palucha się pozbędziecie, to już tragedia. Wszystko z rozsądkiem trzeba robić. Ojej. Wszystko z BHP. I proszę was, bardzo takim sposobem ładnie wycięliśmy pochołek. A reszta choinek będzie mogła sobie swobodnie rosnąć. Nie będą mi tutaj przeszkadzały. Co jakiś czas tak wycinam, jak jakieś są. Kozy mają przysmak. I las na tym nie cierpi, a zyska, bo z tych gałęzi to już nic by nie było. Drzewo by nie wyrosło, bo drzewo już cięte. A nie będzie innym przeszkadzało. To spróchnieje wkrótce. To się wyrwie, nie trzeba teraz kopać, samo sobie spróchnieje. Idziemy, idziemy do kóz, szybciutko, prędziutko, zanim noc złapie się już. Nie umiem śpiewać, ale nic na to się nie poradzi. Ram, pam, 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 param, pam, pam. O, znowu tu jesteście. Uwierzcie mi, trochę montażu przy tym będę miał, ale no... Coś się nie robi dla widzów. Jeden już widzę, gałąź mi spadła. Nic nie zostawiamy. Wszystko zbieramy po sobie. Żeby lasek był czysty, oczywiście. Idziemy w dal, idziemy w dal. Gałęzi pełna kupa. Ale ja fałszuję. Ale nic się na to nie poradzi. Idziemy, idziemy, kozy, idziemy. Już prawie jesteśmy na miejscu. Zaraz będziemy. Proszę się nie martwić. Jesteśmy, kozy. Prowizorycznie zamykamy. Zaraz. Ach, trzeba jeszcze desko. Ale najpierw trzeba zanieść. Siemano, siemaneczko. Siemano, siemaneczko. Widzicie? Wiadro się przydało. Z dachu skapuje woda i pełne wiadro już jest praktycznie. Śniegu skapło. Co nie, Capie? Słuchaj, Capie, ty jesteś kozłem, ale kozła można kiknąć, nie? Kozeł, kiknął się. Umalujecie się jak szminkami, będziecie ta buźkę mieli czerwoną, jak szminką byście się umalowali. No. I się dostały wodę i wylały. O. Kto tam sika? W tle.
dostały wodę, oblały siebie całe, tu mokre są te małe. I co? I powiedzą, że czemu mi wody nie dajesz? Nam wody nie dajesz. A jak wy wylaliście na siebie, to jak macie mieć wodę? Muszę wam znów przynieść, a jak wam przyniosę, to znów na siebie wylejecie. Skakuje mi się w tym kąpią o łzy, no. Zaraz wam dam. Capie, nic tam nie mam, już widziałeś dwa razy. Bo mi zepsujesz wiaderko. I przyszły. Też szukacie, jak cap nie ma tam nic. Mówiłem, szybciej przyjdźcie, to znajdziecie jeszcze coś. Zosia, już. Bo mi rozwalisz wiaderko. Mówiłem, szybciej przyjdź, a ty musiałaś siano dokończyć. Nikt ci by mnie zjadł tam. Chyba, że cap, ale cap to ma inne rzeczy do roboty. No, a słyszycie sroki, jak krzyczą? Krzyczą i nas obgadują. Czemu nas obgadujecie? Plotkujecie i plotkujecie. Ślizgasz się, capie? Dobra, no i gałęzie już wniesione, kozy zadowolone i zakończymy ten film. I to już byłby koniec tego filmu. Ja was zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawienia po czegoś po sobie w postaci łapki, komentarza. Możecie udostępnić film, żeby więcej osób go widziało. A ja już więcej nie przedłużam. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie o 18 jutro. No i cześć.